Witajcie, tu Konstanty Łusenko. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o Centrum Współczesnej Kultury Smiena, które powstało ponad 5 lat temu w Kazaniu, stolicy Tatarstanu. Bezprecedensowe miejsce. Pierwsze takie oddolne centrum niezależnej kultury na Powołżu. Spektakularne, z wielką księgarnią, salą projekcyjną, pracowniami metaloplastyki, przestrzeniami galeryjnymi. W Smienie byłem już 3 razy. Rok temu graliśmy tam z super galerią Romantic Boys. Za każdym razem jestem pod wielkim wrażeniem, jak dużo dobrego robi ta ekipa, jak bardzo promieniuje to na najbliższą okolicę, na innych ludzi, na inne inicjatywy. Smiena powstała w 2013 roku. Budynek naprzeciwko głównego dworca kolejowego w Kazaniu, w którym mieściła się wcześniej mynia samochodowa, został przystosowany do przestrzeni galeryjnej dzięki wstawiennictwu jednego z lokalnych biznesmenów. Później podłączył się do projektu Kirill Majewski. Dzisiaj najbardziej rozpoznawalna twarz całego przedsięwzięcia. Na początku galeria sąsiadowała z serwisem wymiany opon. Ta przestrzeń została później adaptowana dla stworzenia księgarni. Nietypowej, pełnej niezależnej literatury z całego świata w rosyjskich tłumaczeniach. Albumów ze sztuką współczesną, literaturą z dziedzin psychologii społecznej, nowych idei, ale też literatury dziecięcej powstającej w Kazaniu. Małe, niezależne wydawnictwa. Projekt ruszył z kopyta. Zaczęły się wykłady, pokazy filmowe, spektakle, warsztaty. W sąsiednim budynku Lumpex z Wałka wspiera schroniska dla bezdomnych zwierząt. Gdy byłem w Smienie w 2018 roku, mniej więcej w tym samym czasie, gdy kończył się w Rosji Mundial i w Kazaniu było jeszcze sporo turystów z całego świata, umówiłem się na rozmowę z Kirillem Majewskim na rejwie, który Smiena organizowała na peryferiach miasta, w zrewitalizowanym parku leśnym na jednym z kazańskich blokowisk. Kirill powiedział, że Smiena intensywnie współpracuje z Polskim Ośrodkiem Kultury w Moskwie, że zapraszają polskich pisarzy. Była w Smienie Olga Drenda, wcześniej był Andrzej Stasiuk. Organizowali też wystawę prac Witkacego, głównie fotografii. Nigdy nie mieliśmy stałej pomocy od struktur państwowych, mówi Kirill. Pomagały nam raczej osoby prywatne. Wsparcie od władz miasta dostają tylko podczas festiwali. Letniego festiwalu książki, zimowego festiwalu książki, międzynarodowego festiwalu debiutów dokumentalistyki filmowej Radnik, czyli Źródło, odbywającego się na wyspie na Wołdze w mieście Skansenie Swijarsk. Letnie festiwale książki odbywają się w parku nad Czarnym Jeziorem, znanym miejscu obok Kazańskiego Uniwersytetu, w którym kiedyś spacerował Lew Tołstoj, Wielimir Chlebnikow i inni wielcy pisarze studiujący na kazańskim uniwerku. Smiena organizuje też Festiwal Sztuki Krajoznawczej Iskra, próbujący łączyć lokalną tatarską historię ze sztuką współczesną, głównie ze sztukami wizualnymi, od grafiki, plakatu, przez malarstwo, aż po instalacje i wideo art. Te projekty dostają akurat dotacje od państwa. Wydzielanych przez miasto pieniędzy starcza akurat na samą organizację wydarzenia. Całą resztę ekipa ze Smieny robi totalnie samodzielnie. Jest to czystej wody DIY, działanie kolektywne i horyzontalne. Smiena to do tej pory jedyne takie miejsce w mieście i najbliższej okolicy. W dynamicznie rozwijającym się Kazaniu oczywiście powstało wiele klubów i barów, ale to zupełnie co innego. Chociaż większość z pracowników tych miejsc to także wolontariusze Smieny. Często w takich miejscach odbywają się warsztaty interakcji społecznej, kreatywności lokalnej. Smiena to 10-osobowy kolektyw. Kirill Majewski krąży non-stop pomiędzy Kazaniem a Moskwą, gdzie pracuje w wydawnictwie wydającym albumy ze sztuką współczesną, związanym z przestrzenią Garaż. Smiena wspiera progresywne projekty społeczne, działania miejskie i regionalne, dając im bezpłatną przestrzeń. Kazań wciąż się zmienia. Zaczęło się to w 2005 roku. Miasto świętowało swoje tysiąclecie. Później uniwersjada w 2013 roku. Oczkiem w głowie lokalnych władz stała się turystyka. Kirill Majewski mówi: tatarska kultura rozwija się głównie w stronę sztuk wizualnych. Mamy wielu designerów, projektantów inspirujących się mistyczną tatarską ornamentyką i kolorystyką. Po tatarsku coraz częściej się rozmawia, mówi w tym języku młodzież. To już nie tylko kultura prowincji, małych miasteczek i wsi, tylko kultura miejska. Poza tym Kazań to miasto uniwersyteckie, zawsze takie było. W XIX wieku było centrum uniwersyteckim położonym najdalej na wschód rosyjskiego imperium. W księgarni Smiena swoje stoisko ma prężne, niezależne wydawnictwo Lśnienie, Sijanie.
wydające muzykę z archiwów, rosyjskiego i radzieckiego undergroundu lat 80. i 90., ale też współczesne, niezależne zespoły. W swojej kolekcji winyli mają dużo rarytasów. Dużym zainteresowaniem cieszą się tutaj winyle z muzyką turecką, z psychodelicznym anatolijskim rockiem lat 60. i 70. i z jego radzieckimi odpowiednikami, na przykład zespołem Dosmu Kasan z Kazachstanu. Te archiwalne nagrania wychodzą dzisiaj w limitowanych edycjach. Są białymi krukami. Oprócz płyt i kaset można też kupić koszulki z wyschniętej rzeki. Słuchaj Arika to label odzieżowy, który ironicznie nawiązuje do kazańskiego etosu kryminalnego, do kazańskiego fenomenu lat 80. i 90. Logotypy różnych band, odbitki zdjęć, gopników w dresach i tureckich swetrach cieszą się dużym powodzeniem w epoce mody post-Sowiet, ale mają też mocny wydźwięk lokalny, zwłaszcza w dobie subkultury AUE, o której opowiadałem już w wielu poprzednich odcinkach. A propos osiedlowego rapu, nie jest to jednak nawiązanie do tematu na poważnie, bardziej na poziomie estetycznym. Chodzi o tożsamość lokalną. W tym roku też miałem jechać do Kazania i miałem nadzieję spotkać ekipę ze Smieny. Niestety, rok 2020 jest taki, jaki jest. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będę mógł tam znów przyjechać i opowiedzieć wam o kolejnych pomysłach kazańskiej ekipy. Do zobaczenia w następnym odcinku.